W mediach szum, a na sklepowych półkach pustki. Czy przez wirusa czeka nas reglamentacja towarów? Znikają produkty długoterminowe, takie jak mąki, kasze, makarony, owoce w puszkach, środki dezynfekcji do rąk czy papiery toaletowe. Znikają, bo ludzie robią zapasy na wypadek pojawienia się w Polsce koronawirusa. Na 10 dni, żeby sobie zrobić takie zakupy, żeby nie trzeba było po prostu wychodzić po sklepach. No to kupiliśmy mąkę, kaszę, cukier, papiery toaletowe, ręczniki papierowe. Ludzie pełniutkie wózki kupują. Ja jeszcze mówię do męża, co się dzieje, nie? No, mąż mówi, boją się wirusa. Pełne wózki zakupów w piątek już właśnie ludzie kupowali, zapasy sobie robili. Już wtedy były puste półki? Już wtedy tak, było bardzo, bardzo brakowało dużo towarów na półce. Wśród katowiczan są i tacy, którzy informacje o koronawirusie traktują z rezerwą i nie czują potrzeby gromadzenia zapasów. Nie ma chyba tego sensu, żeby cokolwiek w ten sposób, żeby działać w ten sposób. Spokojnie podchodźmy do tego. Czyli zakupy tradycyjne? Tradycyjne, ja jeszcze nie chyba że faktycznie coś się wydarzy, że wtedy będzie trzeba. Ale na razie chyba spokój. Ja się nie boję koronawirusa. Jestem zdrowa, odporna, także żadnych zapasów nie robię. Mam znajomych, którzy się już przygotowali, więc myślę, że no jest takie ogólne jakieś przerażenie. Niektóre osoby też wiem, że zdrowotnie dbają o to, żeby zapobiec po prostu rozwinięciu jakiejkolwiek tam choroby, czy tam nawet jakiegoś zwykłego przeziębienia. Myślę, że to jakby to jest dobre ogólnie, że warto jednak się przygotować, tym bardziej, że mam taki sezon. Chociaż nie wszystkie sklepy dotknął brak konkretnych towarów, to niewykluczone, że sprzedaż niektórych z nich może zostać ograniczona, tymczasowo lub na stałe. To jedno z założeń ustawy dotyczącej wystąpienia w Polsce koronawirusa, nad projektem której Sejm rozpoczął pracę w poniedziałek. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.